widzowie, witam w kolejnym odcinku na Palionowie. Oczywiście jestem w mojej chacie, a dzisiaj mam bardzo skomplikowany plan. Dlaczego skomplikowany? Dlatego, że będę musiał walczyć sam ze sobą. Ponieważ z jednej strony nie chcę tego robić, z drugiej strony muszę, ponieważ troszkę nas poniosło na poprzednim odcinku, gdzie no troszkę za bardzo wkurzyliśmy Lolo. On się no rozpłakał i to już było nie to, że go wkurzyliśmy, a bardzo go, jakby to powiedzieć, rozkleiliśmy. On się popłakał na końcu odcinka, trochę mi się go szkoda zrobiło, więc obiecałem, że zrobimy coś dla niego. Miałem w planach zrobić dla niego dom, ale uznałem, że nie mam pomysłu na to, jaki on by chciał mieć dom, więc wpadłem na pomysł, że po prostu będziemy spełniać jego życzenia przez 24 godziny. Zobaczymy, znaczy przez 24 godziny, tak umownie, nie będziemy to cały dzień grać, ale po prostu wiecie, że przez cały dzień będziemy spełniać życzenia od Bola na Palionowie i zobaczymy, jakie on będzie miał, jakie będzie miał życzenia, co tak naprawdę będzie chciał, żebyśmy zrobili i tak dalej, zaraz pójdę do Dave'a, ale zanim tam dotrzemy, to widzowie, koniecznie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco i wbijać na serwer kidowice.pl, ponieważ tam możecie sobie pograć fajnie na trzech różnych trybach, takich jak One Block, Box PvP i Survival SMP, zapomniałem, jak się nazywa ten drugi tryb. No, więc wbijajcie na serwer, serdecznie zapraszam, IP macie w opisie. A ja lecę do Dave'a, ponieważ on jest na chacie i dzisiaj pójdziemy do Bola. Jestem ciekaw, jakie on będzie miał dla nas zadania dzisiaj, ponieważ jeżeli on wymyśli sobie na przykład, że chce mieć stack diamentów, to my tego mu nie ogarniemy, bo ja nie mam nawet tylu diamentów, więc mam nadzieję, że to będą jakieś takie normalne. O, dobra, tu jest nawet Dave'a na górze. Dobra, idziemy najpierw po Dave'a. Halo, Dave! Co? Halo, siemano. Siemano, siemano. Przychodzę dzisiaj do ciebie, ponieważ wpadłem na genialny pomysł, słuchaj. Jaki? Wczoraj, znaczy wczoraj, przedwczoraj w sumie, troszkę za bardzo wkurzyliśmy tego Bola i go, że tak powiem, doprowadziliśmy do płaczu. No i wpadłem na pomysł, co ty na to, żeby zrobić dzisiaj dzień, w którym przez cały dzień będziemy spełniać jego życzenia. No dobra, no to jest jakiś w sumie dobry pomysł. Ja się tylko boję, że będzie miał zbyt wygórowane oczekiwania, aczkolwiek to jest dziecko. Więc wydaje mi się, że on może chcieć jakieś takie na zasadzie ziemniaka chce, wiesz, takie proste rzeczy. No, nie, więc wydaje mi się, że na ludzie, możemy to zrobić. On dalej u ciebie mieszka, widzę. A, no, nie, no nie ma gdzie się wynieść, nie, no w sumie. A on ma tam gdzie spać w ogóle? Ja nawet nie widziałem jego pokoju. Nie, no, nie. Nie. Halo! Bolo! Widzę cię, wrócę. Gdzie? Na dole, ty paszki! Aha, to, ty na dole jesteś? Co? Wziął mi to D&D z ręki! Dobra, ty. Chcesz ze mnie śmiać? Nie, dzisiaj nie chcę się z ciebie śmiać. Dzisiaj przychodzimy, ponieważ chcieliśmy cię przeprosić za to, co ostatnio zrobiliśmy. I dzisiaj chcieliśmy z tobą zrobić taki dzień, w którym będziemy spełniać twoje życzenia przez cały dzień. Taki cały dzień na tak. Te prosty na pewno. No mi znowu pewnie z tego splanka zrobić. No nie, no serio, nie, ale nie. Serio, dzisiaj jest ja cały dzień na tak. Może. No, dobra. Może... Czyli co? Ty dzisiaj ty robisz to, co ja chcę, tak? No tak by to wychodziło, no. No to dobrze. No co byś to... chciał w takim razie? W takim razie ja bym chciał igrzynki fajne i do tego dużo jedzenia, elitne i jakieś zaksy, nie? Najlepiej jest taka. Ale my nie mamy takich rzeczy. No, ja tak ciężko. W sensie, ale ja... dobra, czekaj, itemy, czyli narzędzia jakieś. A co ty masz z narzędzi? Ja mam tak, to mam trójkąt i ten, o to jest ten. Dobra, czyli masz lipę. Dobra, czekaj, zobaczę, co się da ogarnąć. Chodźcie do mnie na chatę, ja zobaczę, czy mam jakieś diamenty, czy coś takiego. Może zrobimy ci jakiś ten... O, jak ty tu szybko doleciałeś. Bolo, idziesz? Chodź. Ale ja nie wiem, czy ja będę tam chodzić, bo na pewno jest jakieś TNT albo coś. Nie ma tu żadnego TNT. Nie ma nic takiego. Chodzimy jako pierwsi, widzisz? Ja spokojnie, chata, chodź. Chodź, chodź, nie bój się. O! Słuchaj, mam... Co jest grane? Co ja zrobiłem? Co jest? Przecież mam... Słuchaj, miałem w ekwipunku 4 netherite'owe rzeczy. Zebrałem dwie kolejne i zrobiłem achievement. Zdobyłem za wszystkie itemy netherite'owe. No dobra, nieważne. W każdym razie, słuchaj, to jest dla ciebie. Czekaj, to jest dla ciebie? Kurczę, to są dobre rzeczy. Przecież chcesz ci to dać? Daj mi to! No dobra, masz. Dobra, te narzędzie ci daję. O, widzisz, zrobiłeś też achievement. To ja ale... netherite'owych nie mam. No ja mam i po prostu one są na zbyciu, więc po prostu uznałem, że mu dam. Widzisz, ale to jest dowód na to, że faktycznie dzisiaj jest dzień, w którym jest wszystko na tak. Faktycznie, więc... to nie jest fake, ale no. Pan wielkiego w tym. Pan ci... Co za debil. No że masz pan na paniczkę. No. Ale jestem głupi. To... Dobra, nie, czekaj, czy masz jakieś jeszcze życzenia? Właśnie. Życzenia. Już tak, wszystkie? O, jaka szkoda. Nie wszystkie, nie! Ja mam bardzo dużo życzeń. No to co? Ogólnie bardzo dużo, chodźmy na zewnątrz. Dobra. Tak, ja wam powiem tak. Trzeba zrobić tutaj, tak, zrobić mi dom, na pewno. Trzeba wyczyścić ten stary dom, który został tam. I on będzie mój potem, tak powiedział pająk. A poza tym to jeszcze trzeba zrobić sklanka do Lola. Aha, okej. Ale to za dużo rzeczy jak na jeden dzień, nie wiem, czy my się wyrobimy. Jak za dużo,
prototypie. Czyli co, mamy ci tu zbudować dom, ten co ostatnio, ta? No ale... No nie będę tego domu. Ale nie, kurde, nie tu! Nie tu! Tam! On tu nie chce! Tam, ale czemu nie tu? No bo pają brzydkie. Żeby nie zamiał w dom. Gdzie? Ale co robisz? Ale my nie zdążymy, Bolo, tego dzisiaj zrobić. No właśnie, to jest... Ale jak nie zdążymy? No nie zdążymy, no musiałbym mieć znowu taką lepiankę. No bo nie zdążymy, no nie da się tego przeskoczyć umiejętności, no. No, my nie mamy itemów do tego, wiesz, to jest, kurde, jesteśmy troszkę z zaskoczenia wzięci, nie? Ja tu, kurde, 5 lat i itemów nie macie, no przecież to jest niemożliwe. No my mamy, ale nie takie, no. No właśnie. Dobra, to... Ale czekaj, co ty chcesz, czekaj, jeszcze raz, ty chcesz dobra, tamten dom zamienić na swój, ta? Dobra, czyli co chcesz z tym domkiem, bo możemy w sumie zrobić tak, że możemy usunąć te twarze hejtera i po prostu będziesz miał już domek tak naprawdę przygotowany, jedyne co to będzie trzeba te szyby włożyć tutaj w te tak, miejsca. Tak, znaczy ja w ogóle bym to całe wysadził, ale... Ale czemu wysadził? Czekaj, zobaczmy ten dom w środku, co a tutaj jest. A nie chcesz zamieszkać po prostu? A tu nie ma tu jakichś itemów? No nie, chociaż. Kurde, ej, dobra, może tu być coś, może tu być. Czekaj, no zobaczmy. A nie ma. Nie, są! O, no to weź se je, no idealnie. No i masz no, super, i to jest... Tam te oddaj. Co ja mam w ogóle? Ja takich rzeczy, to ja nie mam na kidowicach nawet. A? Tam masz kitkoksa, nie no, to masz no, lepsze. Właśnie, chyba. Właśnie, tam masz lepsze. Właśnie, szybko. No. A ta zasada działa na kidowicach. No ale co ty byś tam chciał takiego? No w sumie, no możemy też tam pójść, jeżeli tam potrzebujesz, możemy tam coś dla ciebie zrobić, tam może dla nas będzie łatwiej niż tutaj. Chcesz tam? Ja na kredowicach na przykład to i nie mam w ogóle elitry. A tam nie wiem, czy... Nie, no to ci damy! Tam można mieć elitrę? No dobra, no, tak, no to... Tak. Dobra, no to chodź, to chodźmy na kidowice w takim razie. Dobra, no to jesteśmy na kidowicach, Antek, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Dobra. No. I ten, dobra, to tak, dajcie mi adminę. No co nie, ci no mamy nie, dać? Nie, możemy takich rzeczy robić. Ja nawet nie wiem, czy jest tak. Ja nie wiem, jaką komendą w ogóle ci mógłbym dać admina. Ale czemu nie? Bo wiesz, zrobisz to, co chcesz. No ale wszystko, co możemy zrobić, wiesz, my jesteśmy tutaj, prawda, mamy rangę szef, tak jak tu widzisz nad Dave'em. No ale no? My nie jakby no, nie znamy komend takich jak danie admina. Ale bo to jest jakaś specjalna. Rangę po prostu. Ale ty masz kitkoksa, to co ty chcesz więcej? Ale ten admin jest wyżej chyba. No jest, ale no jest, nie dostaniesz admina, no. Ale my nawet nie, wiem, nie możemy ci dać admina. No bo to mogą dać tylko osoby, które... Dobra, to ten. Dobra, to dajcie mi elitrę. Dobra, elitrę mogę ci dać. Elitrę ci mogę dać, no. To daj mi elitrę. Daję. Elitrę, gdzie ona jest teraz? Eli. Dobra, mam. Dobra, proszę bardzo, masz elitrę. Jak jest jedzenie, na pewno? Jedzenie na pewno? Nie masz jedzenia? Może być stak ziemniaków? Może być tak, złotych jabłek na przykład. Masz jabłka. No dobra, no to dobrze. Dostaję złote jabłka i dostaję ziemniaki. A czemu nie jestem zaawansowany? No bo co? Będzie złote jabłka, a nie koksy. Ale mało mam. No ale to ci stygnie, dostajesz 11, nie bądź tutaj pazerny. Dobra, masz cztery te. No i super, dobra. Coś jeszcze potrzebujesz? Możemy ci coś tu zbudować, jak chcesz. Możesz zbudować tego. Czekajcie. Właśnie, co by tu można... Co ja tu brakuje? Dobra, nie, ja chcę kluczę chcę. Co chcesz? Tak, kluczyk? Bo w domu spija kolega i tu, nie? No dobra. I będziemy robić upej. No ale, no to czemu nie kupisz, co? Bo no dobra, czekaj, dam mu jakiegoś tam AW klucza. Ja mam ogólnie portfel, no, Masz, ale... dostałeś AW klucz. Dzięki, ale jeden klucz? A co? No. Ale czemu tylko jeden? Kurde, chodź na spawna, otwieraj klucza, a nie dyskutuj. No dobra, możesz dostać dodatkowo jeszcze ode mnie jakiegoś kluczyka. No, daj mi. Ale musisz być grzeczny. No dobra, to daj mu coś, co mu dajesz? No dam mu jakiegoś do megaboxa, nie? No wiesz, żeby coś miał tutaj, jakiś opening fajny z kolegą. Daj kluczyk, no. No to, ale czekaj, no, ja tutaj patrzę, który by ci... Przywołać ten. Patrzę, ja... który by ci dać. No dobra, ja ci dam tego, ja ci dam super klucza. Nie wiem, czy wiecie, ale ja mam w portfelu 250 zł. No to kurde, to złoty tutaj żydzisz, jak to masz, kurde, takie. Dobra, ale sam wykorzystam z tamto, nie? Dobra, masz, patrz, daję ci mega klucza. Masz, ale jednego. O kurde, na razie, dobra. Dobra, chodź. Albo nie, masz dwa. O kurde, Co ty go tak rozpieszczasz? On poprosił ja o jednego lubię, klucza, daj mu awka, a ty mu dajesz tak dużo. No ale ty mu dajesz awka, kurde, klucz awka to jest 120. No ale to nie wiedział, że to jest słaby klucz, no to co mamy ten... O, dobra, poszedł na spawna, o. Zobaczmy, co on tu otworzy, gdzie on jest?
Antek. Powiedz, gdzie to jest ty? Gdzie ty jesteś? Antek, no tu są, no, gdzie ty jesteś? No ja jestem w lobby. No to nie w lobby, no masz być na spawnie, mam bloka. No, mam bloka, musisz pójść. Ja to się po... A, dobra. Łukasik spawn, no Antek, no błagam cię, co ty? Antek. Ale gdzie ty jesteś teraz? Czekaj, TP, Antek. Dobra, jestem, kurde. Bo się zbugowało, dobra. Dobra, dawaj. Ja otwieram klucza, zwykle się otwieram. No tu, ja zależy jaki masz klucz. Dobra. Mega, dostałeś? I co dropnąłeś? No jakie skrypery, co to jest? Po co mi my? No a co dostałeś, co dostałeś? Hełm. Creepery, co? No są creepery i hełm. No to jest dobra nagroda. No. Ej, patrz, Palion! Palion tu jest! Właśnie, widzisz to? Patrz, Palion. Patrz. Palion, kurde. Palion, no nie, no to jest fake, kry. No jak? Jak fake? Filip, bo w ogóle wiele z efektów, głupi jesteś w tym klucie. No ale skin jest taki sam, no zobacz. Dobra, Antek, masz jeszcze jednego klucza. Daję ci. Masz, otwórz, bo ci takie słabe rzeczy dropiły, że jednak właśnie, zasłużyłeś. Mega klucz, bo kurde, chyba Irona mi dało 30. No to czekaj, dobra ja kupię, dobra, dam ci, jako że to jest, bo ty nawet o to nie prosisz, ale już dobra, one block, gdzie tu się kupuje, tu skrzynki, mystery box. Ja mu mogę dać, O kurde, jestem za chwilę. Dobra, masz Mr. Boxa. O kurde, co tam się dzieje? Kupiłeś Mr. Boxa? Dobra, ja też kupuję w takim razie. Zniknął. Dobra, kupiłem Mr. Boxa. Ej, jesteś gotowy? No. Antek, chodź tu, żeby ci nikt go nie zabrał. Masz. No, bo tu, no bierz. No, bo i dobra, teraz, i otwieraj Mr. Boxa. Prawym? No. No. Kurde. I co ci wypadło? Kurde, spalmy królików. Spawner królików. Po co mi to? No, no, ty, no ale no to są potrzebne rzeczy. No Antek, no uspokój się, no. Ej, dobra, ja też chcę jakiegoś Mystery Boxa sobie otworzyć. Ja dawno nie oglądałem, znaczy nie otwierałem. Czekaj, otworzę sobie Mystery Boxa, kupuję sobie z No Antek, oni chcą ci zabrać, ludzie chcą ci zabrać nagrody. Dobra, kupiłem 3 Mystery Boxy. Chodź Antek, gdzie ty jesteś? Trzeba chodź. Na wyspę, bo tu za dużo ludzi. Dobra, to chodźmy na twoją wyspę, Antek. O, tu jest niebezpiecznie. Tu mogą zabrać ludzie, to uważać. Tak. Dobra, jestem na wyspie Antka. Dobra, Antek, ja otwieram te skrzynki i wszystko, co z nich wypadnie, wszystko tobie daję, dobra? Rozumiesz? Dobra, dawaj. Dobra, uwaga, pierwsza rzecz. Wow, dostałeś szybciora! I to jest najlepsze chyba kilo. To jest najlepszy kilo, w jaki mógł dropnąć. No dobra, masz. Dobra, uwaga, kolejna rzecz. Co teraz? Nie wiem nawet co dostałem, to mi się zestakowało z czymś co już miałem, nawet nie wiem co. Możliwe, że kasę dostałeś. Możliwe, że kasę, no ja mam monet, miliard, mam monet, to co, dobra. No. Dobra, uwaga, i ostatni. Dobra, mam 3 miliardy monet, dobra. Nie jestem stanie. A mogę ci to przelać, nie? Przelej. Może, transfer. Przelej, Antek. No, przelej, no. 3 miliony, uwaga, 3 miliony i teraz jak dodam jeszcze 3 zera, to będą miliardy, nie? 3 miliardy. Dobra, daję ci 3 miliardy, jesteś gotowy? Dałem 3 miliardy złotych monet. 3 miliardów. Ile? Co? Co? Ty jesteś bogatszy niż ja, ja mam 127 milionów teraz tylko. Sypie, ty myślisz, że ja jestem jakiś biedak, ja ładuję pieniądze normalnie. No dobra, Antek, mam nadzieję. Dobra, Antek, bo ty już do nas zostałeś naprawdę bardzo dużo, więc wydaje mi się, że już wystarczy. Czekaj, ja jedyne co chcę. O nie, przepraszam, zniszczyłem ci główkę. Czekaj, dam ci jeszcze raz. No i tak idę do wybudzenia z budynek. Czemu? Czekaj. Fajny tam jest. A co powiedział, bo nie zrozumiałem? Że do wyburzenia idzie ten budynek, ale czemu? No bo właśnie. Ja tutaj teraz z takimi liczbami, to ja tu robię metropolię. No Możesz spróbować tu zrobić coś fajnego, ale dobra, czekaj. Ja bym, wiesz co ci zrobił, bo te główki tu są fajne, ale ty jak masz takie główki, to nie widzisz wtedy, że to jest z podpisem, więc dałem ci tak, żebyś miał z podpisem. Ale też może zmienić. Widzisz, teraz masz coś takiego. Fajne, nie? No dobra, Antek, tyle. Zrobiliśmy dla ciebie już dużo dzisiaj. Wydaje mi się, że wystarczy. Już nie jest ci smutno? Nie jest mi smutno, ale mam nadzieję, że to jest jakaś podpucha. No nie, no, ale dostajesz wszystko, co ci obiecaliśmy, że ci damy i dostałeś. Ty teraz jesteś miły, a potem mi zbijesz ten. Nie, Antek, tyle. Słuchaj, nowy rok, nowy ja. Ja już nie będę dla ciebie niemiły. Możemy się. Zakopmy topór wojenny. Patrz, nawet ci ścieżkę dokończę tu, żebyś miał fajną, super, prostą. Tak, ale jak kurde, to jest nieprawda i to jest wszystko fake, to ale dlaczego ty tak zakładasz, że ja cię okłamuję? Czy ja cię kiedyś okłamałem? Bo ty byłeś złym człowiekiem. Nie byłem! Nie wiem, czy dalej jesteś. Nie, ale co ja złego zrobiłem? No kurde, ten ban, no będę się powtarzał, ale wiesz, no musimy... Ale ja ci dałem bana, bo zasłużenie ci dałem bana, nie pamiętasz? Dobra, zobaczymy.
Dobra, zakopmy ten topór wojenny, widzowie. Nowy rok, nowi my. Zobaczymy, może uda mi się dogadać z Jantkiem i będziemy może naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi.